Państwa, naszych gości, witam racjonalistów, widzów, racjonalisty TV, racjonalistów i nieracjonalistów i też przypadkowych widzów nieregularnych telewizji Racjonalista TV. Naszymi gośćmi są znani Państwu z naszej telewizji i skądinąd, na przykład z Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor habilitowana Joanna Heimderek. Witam. I znany reżyser, dokumentalista, ale też autor kilku filmów fabularnych, Konrad Szołański. A rozmawiać, mam nadzieję, będziemy o ateizmie, ale nie tak ogólnie, tylko o tym, czy ateizm jest ważny. Pozwólcie, drodzy goście, że swoim zwyczajem zacznę od krótkiego wprowadzenia. Naprawdę będzie krótkie. Chciałem Państwu powiedzieć i Wam powiedzieć, że na początku mojej działalności ateistycznej, czyli w roku 1991, tak, bo już wtedy żyłem i właśnie zaczynaliśmy tworzyć Towarzystwo Humanistyczne. Jeszcze w XX wieku. Tak, tak. I to jeszcze około 9 lat przed końcem. Wydawało nam się, że ateizm jest bardzo ważny. Ale nie przypadkiem stworzyliśmy Towarzystwo Humanistyczne, a nie ateistyczne, bo jednak wydawało nam się, że sam ateizm to za mało, że chcemy czymś więcej się zajmować, ale to nie zmienia faktu, że ateizm kojarzył nam się, jeśli to jest właściwe określenie tego procesu myślowego, no uważaliśmy w każdym razie za oczywiste, że ateizm oznacza parę innych rzeczy, na przykład liberalny światopogląd, racjonalność, możliwie jak na ludzki gatunek daleko posuniętą i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę tego rozwijać, bo obiecałem, że będzie krótko. No ale od tego czasu minęło prawie 30 lat. 1000 doświadczeń z ateistami z 5 chyba albo 4 kontynentów. I doprowadziło mnie to do tego, że postanowiłem zadawać to pytanie sobie i Wam. Czy rzeczywiście jest ważny, czy nie jest ważny? I na tym kończę ten wstęp. Bardzo krótki jak na mnie. Joanna, śmieję się chyba z tego, prawda? No i jestem pod wrażeniem. Rzeczywiście to jest krótki wstęp Andrzeja, muszą Państwo wierzyć. Mhm. Natomiast to już, skoro mówię, to może zacznę. Wydaje mi się, że odpowiedź jest prosta, krótka. Tak, jest ważny. Natomiast ponieważ lubimy komplikować, to trochę pokomplikujmy. Lubimy i musimy, bo jednak musi to potrwać spółdzielnie. To wiesz, to jest jakby druga sprawa techniczna, ale wydaje mi się, że dobrze jest mówić o ateizmie, bo narosło bardzo dużo takich negatywnych mitologii. Ateizm tylko się pojawił, a przecież pojawił się już w starożytności, jak mówimy o samej Europie. Był od razu piętnowany, czy był w jakiś sposób interpretowany negatywnie. No, przede wszystkim tutaj ta negacja, prawda, ateizm, czyli to nie jest teizm, czyli to nie jest wiara, już może budzić takie negatywne skojarzenia. I może stąd cały problem, prawda? Dennett stara się ominąć ten problem, mówiąc o brightach, czyli nie ateistach, tylko tych oświeconych. Ale to, wydaje mi się, jest takie bardzo jednostronne i też może być piętnujące, no bo skoro ateista jest oświecony, to znaczy, że nie ateista nie jest oświecony. Ale czy ateista jest oświecony? Tak, tak. Więc ja bym wolała to ominąć, rozumiejąc równocześnie, co miał na myśli Dennett. Ale dlaczego ateizm jest ważny? Tutaj już sam wspomniałeś, to jest kwestia światopoglądu, moim zdaniem też kwestia etyki. Ale czy ateizm to jest światopogląd? W pewnej mierze tak. Myślę, że w ten sposób można to interpretować, bo o co mi chodzi? Chodzi mi o prostą rzecz. We współczesnym świecie, gdzie mamy takie zacieśnienie różnych kultur, relacji społecznych, relacji etycznych, relacji z ludźmi, którzy choćby właśnie są wierzący albo niewierzący, wierzący w różne religie. Ateizm właśnie jako światopogląd może być formułowaniem pewnych idei, gdzie staramy się zobaczyć przede wszystkim tego drugiego człowieka, a nie na przykład rozumienie jego wiary, czy rozumienie tego człowieka przez wiarę. Na przykład możemy, rzeczywiście na przykład możemy, ale to nie wynika logicznie z samego ateizmu, że dostrzegamy człowieka zamiast czegoś innego niż człowiek. No w pewnym sensie może wynikać logicznie, bo zobacz, co robią ci wszyscy tak zwani nowi ateiści.
po tej takiej krytyce religii jako przede wszystkim pewnego z jednej strony systemu teologicznego, z drugiej strony systemu ideologicznego, który daje nam hierarchię, który daje nam jakieś wartości, prawda, który kategoryzuje, prawda, na tych, którzy wierzą słusznie, na tych, którzy są heretykami, załóżmy, albo tym, którzy są innowiercami niewiernymi, następuje zawsze taka próba szukania pewnego myślenia właśnie o człowieku, o świecie, poza tym kategoryzowaniem, poza takim pionowym, hierarchicznym, prawda, związanym z jedną ideą, z jednymi wartościami, z jedną koncepcją, sposobem wartościowania i nadawania sensu. Chciałem powiedzieć, że jedną z przyczyn tego, że ja zacząłem to pytanie zadawać, jest to, że niezależnie od zgody na to, co powiedziałaś o skutkach światopoglądu religijnego albo o cechach ludzi, którzy skądinąd są religijni, bo nie wiadomo, czy to jest związek, czy korelacja, to niestety ja przez lata zacząłem dostrzegać, że bardzo wielu ateistów bardzo podobnie na przykład jest zwolennikami systemu wodzowskiego i społecznej hierarchii bardzo wyraźnie, ostro zarysowanej. I, no, ale zanim rozwinę ewentualnie ten wątek w toku naszej dyskusji, Jasiu, jako prowadzący, chciałbym zadbać o to, żeby wszyscy goście wstępnie się wypowiedzieli. Będziemy mieli jeszcze okazję pociągnąć tam te wątki. Konrad, czy ateizm jest ważny i jak ważny, jeśli ważny, albo jak nieważny, jeśli nieważny? No, w Polsce jest pewnie ważny, bo po prostu ateizm jest wtedy istotny, kiedy występuje jako postawa w odniesieniu do innej postawy, która jest jemu przeciwstawna. Tak? Czyli w kraju, w którym religijność, wiara, kościół są takimi bytami wszechobecnymi, no to ateizm pewnie jest jakimś istotnym elementem życia społecznego. Natomiast w krajach takich, no, które są w innym miejscu rozwoju, tak nazwijmy, żeby nie wartościować, może trochę dalej, może trochę inaczej, to w zasadzie ateizm jest jedną z takich, jedną z pewnie z możliwości, ale niespecjalnie atrakcyjną, bo zwykle dyskusja intelektualna jest żywsza, jak jest teza, antyteza, jak nie ma jednego i drugiego, no to właściwie po co, tak? No, w niuansach można się nurzać, niekoniecznie tak naznaczonych plusem lub minusem. No można, tak, no, ale są jakby zupełnie, zupełnie inne, no my to robimy, lubimy to tutaj nad Wisłą pewnie, ale nie wszędzie, tak. Ludzie żyją bardziej praktycznie i myślę, że na Zachodzie, tak generalizując, bo oczywiście są wyjątki, ale generalizując, ateizm nie jest takim jak gdyby istotnym elementem życia społecznego, podobnie jak religia nie jest istotnym elementem życia społecznego. Są inne problemy ekonomiczne, społeczne itd., itd. Natomiast u nas pewnie jakoś tam to jest ważne, ale myślę, że też w Polsce ateizm jest pewną taką konstrukcją służącą propagandystom rozmaitym, często politycznym, to niekoniecznie chodzi o Kościół, do tego, żeby wskazać, o to jest ateista, to jest źle, prawda? Że to jest taka kategoria, że to jest bliskie jakimś tam, no prawie, że przestępczym działaniem. No, ale to może być podniecające i atrakcyjne. No, dla masochisty myślę. Nie, nie, to wiadomo, że ludzie lubią, mają dość wysoką potrzebę stymulacji, tak to się w psychologii określa, lubią silne przeżycia, również w twojej dziedzinie filmowej, przecież nie przypadkiem tak modne stały się horrory, thrillery i tak dalej, wybuchowe różne filmy. Innych to już prawie nie ma, bo ludzie potrzebują tych silnych przeżyć i to samo jest w relacjach międzyludzkich. Na przykład psycholodzy dobrze rozpoznali skłonność taką atrakcyjność psychopatów dla kobiet. Nie dla wszystkich oczywiście. I wiem, że to jest dość niepoprawne politycznie, co teraz mówię, no ale niestety nie wszystko, co jest na świecie, jest poprawne i to akurat jest fakt. Ale chciałem ci coś przypomnieć, trochę polemicznie, bo niezależnie od tego, że ateizm, no, nie mogę powiedzieć, że jest nieważny, bo skreśliłbym 30 lat swojego życia i planowanych jeszcze parę lat, to jednak to dzisiaj problematyzuje bardziej niż zwykle. I chciałem tobie, Konradzie, przypomnieć okoliczności, w jakich się poznaliśmy. Akurat to pamiętam, to były Dni Ateizmu 2014. Ja byłem zaproszony, żeby powiedzieć o takiej mojej ukochanej ateistce z XIX wieku, polsko-żydowskiej Ernestynie Potockiej-Rose. No i nawet próbowałem coś na ten temat mówić, ale nagle chyba się zerwała z krzesła. W każdym razie głos dał się słyszeć
jakiejś pani, potem się dowiedziałem, że Niemki, która po angielsku zaczęła krzyczeć dosłownie, że ludzie wierzący są chorzy i należy ich przymusowo leczyć psychiatrycznie. Co spotkało się z wielkim entuzjazmem na sali? No, zdecydowana większość biła brawo i w ogóle okazywała entuzjazm. Ale potem ja byłem raczej zgorszony, jeśli to pasuje do mnie to słowo. W każdym razie nie podobało mi się to. Natomiast podobało mi się, że potem podszedłeś do mnie i w tej sprawie jakoś mnie zagadnąłeś i zaczęliśmy o tym rozmawiać. No, ciekawa była ta postać. Tak, tak. Tu różne były ciekawe aspekty tej sytuacji. No a dla mnie jako człowieka, który jest bardziej antyautorytarny niż antyreligijny, to było jednak przerażające, że ci moi w większości znajomi ateiści chcą kogoś przymusowo leczyć psychiatrycznie. I na moje argumenty, że no, to były sowieckie praktyki, że się leczyło, to w ogóle nikogo nie obchodziło, bo oni byli w tym swoim zacietrzewieniu autorytarnym. Plus emocja. Tak między innymi dlatego pomyślałem od razu o tobie, żeby do tej rozmowy cię zaprosić, ze względu na tamto doświadczenie. Czy chcielibyście do tego się... Ja bym powiedziała tak, tutaj się parę rzeczy łączy, bo z jednej strony ateiści w wielu wypadkach są osobami, które zostały wychowane w społeczeństwie, gdzie religia w jakiś sposób funkcjonowała, prawda? Czyli albo wychodzą z domów osób wierzących, albo nawet jeżeli nie wychodzą z domów wierzących, to jednak żyjemy w kulturze, gdzie ta wiara jest takim elementem, powiedziałabym, kulturowym. W związku z tym w wielu autorytarnych zachowaniach, nawet można powiedzieć nieświadomie, ateiści też mogą brać ten model właśnie taki autorytarny, który wypływa z tej wiary hierarchicznej, no o której mówiłam wcześniej. To jest taka spekulacja, czyli... której nie da się udowodnić, tym bardziej, że ta pani, która krzyknęła to, za czym z entuzjazmem poszli polscy ateiści, wiem to od ludzi, którzy ją znają, była z NRD. I kształtowała się akurat w kraju zupełnie ateistycznym. Ale poczekaj, tam ponad 90% ludzi nie poczekaj, wierzyło. Poczekaj. NRD, jakie było, wszyscy wiemy, ale jednak mówimy o tym wygradzie kultury europejskiej. Więc ja mówię tutaj o czymś, co może rzeczywiście jest trudniejsze do udowodnienia, ale jakby przeanalizować kulturę europejską, prawda, symbole, znaczenia, różne sensy, prawda? To mamy ten bardzo silny splot właśnie idei, które nie tylko, prawda, kształtowały się jako świeckie czy laickie, ale również religijnych. Więc patrząc od strony czysto kulturowej, to można zobaczyć, prawda, jak to warunkowanie na wiele osób wpływa. I mnie się wydaje, że to, o czym ty mówisz, właśnie takie podejście czasami bardzo wręcz fanatyczne. No jak może być ateista fanatykiem? Przecież no, nie ma, prawda? Dowodem jest ta opisana sytuacja. Dokładnie, więc nie ma żadnego autorytetu nad sobą. Nie ma jakiejś hierarchii metafizycznej, która będzie go pociągała i utrwalała w jego wiedzy. Więc skąd się wziął ten autorytaryzm? Prawda? To jest gdzieś to właśnie no modelowanie tak, ja chcę... wcześniejsze kulturowe. I w tym sensie dochodzimy właśnie do odpowiedzi na to twoje pytanie, że ateizm powinien być, i tutaj już mówię świadomie, powinien być, bo powinien praktyka być. Niestety czasami jest, jak wiemy, odbiegająca od tego, ale powinien być i daje nam też takie narzędzie, takie możliwości, przede wszystkim krytyczne myślenie. Bo to, co możemy przeczytać nawet w Wikipedii, prawda, to wierzyłem w 91 roku. Gdzieś właśnie. Taki, prawda, ruch antyirracjonalny, czy wręcz wspierający światopogląd naukowy, daje nam narzędzie do myślenia przede wszystkim krytycznego. Więc to jest taka praca z samym sobą. No tu tak, jest ale wartość fakt, ale fakt, że empirycznie, ja się całkowicie zgadzam i tak właśnie przez wiele lat trochę myślałem, a jeszcze bardziej czułem, bo to mi się wydawało oczywiste. No, ale ponieważ tak się empirycznie nie dzieje i nie przypadkiem mówiłem ci dzisiaj wcześniej, że 10 lat temu mniej więcej miałem wystąpienie na innej konferencji ateistycznej na temat, dlaczego ateiści są aspołeczni. To już było pod wpływem, czy w wyniku tego typu doświadczeń. Fakt, że ateizm nie okazuje się dostatecznie skuteczny w przeciwdziałaniu tej tradycji, o której mówisz, naznaczonej w dużej mierze tym religijnym światopoglądem, nawet jeśli wiary nie ma,
to być może znaczy, że może on jest i słuszny, ale nieważny w tym sensie, że nieskuteczny. To ja jedną rzecz powiem, nie będę zagadywać, zaraz pana głos, ale wydaje mi się, że musimy o jeszcze jednej rzeczy pamiętać, bo jak się weźmie do ręki czy Michela Onfray, prawda, czy Higginsa Christophera, to tam rzeczywiście często ich analizy, przynajmniej na początku, są bardzo agresywne, prawda? Onfray wręcz pisze o tym, że osoba wierząca to jest psychopatologia. Ale skąd to się to wzięło? Ja tak nie uważam, żeby było jasne. Tak, ale nie o to mi chodzi, poczekaj. Trzeba sobie zadać pytanie, skąd się to wzięło. I mnie się wydaje, że zwłaszcza ci współcześni ateiści, oni czasami są ustawieni trochę pod ścianą. Ja nie chcę mówić o pewnych sprawach, ale jako na przykład ateistka jestem zagadnięta i automatycznie jakby postawiona do pewnej konfrontacji. Ja wcale więc, nie. Więc no, ale to zależy, nie chcę teraz za bardzo polemizować, bo myślę, że jest czas na Konrada. Znaczy dla mnie ateizm... O tym autorytaryzmie może. Ateizm w Polsce ma sporo oblicz, dlatego że jest dosyć żywy, bo to jest realny problem, wpływ religii na życie społeczne i z tego wynikają pewne konsekwencje, prawda? I to jest na bardzo różnych poziomach. Myślę, że na przykład dyskusja pomiędzy takim mądrym, filozoficznie nastawionym do tej sprawy ateistą, to znaczy właśnie nie takim zaciekłym, autorytarnie, który chciałby leczyć psychiatrycznie wierzących, tylko raczej przymusowo, tak, tylko raczej poszukującym jakichś rozwiązań, racjonalnych sposobów myślenia i tak dalej, to dyskusja takiego człowieka z teologiem, ale też nie takim teologiem jak wielu naszych biskupów, tylko takim prawdziwym teologiem, który zastanawia się nad takim filozoficznym sensem istnienia, prawda? To jest ciekawe i to jest w jakimś sensie i budujące, i rozwijające, i tutaj myślę, że i nie wiem, i ksiądz Kobyliński, prawda, który jest bywalcem spotkań ateistów, i z drugiej strony takie osoby, nie wiem, jak Dołkins, powiedzmy, tak, to mogłyby znaleźć jakby wspólny mianownik do dyskusji. Nie to, że się zgodzą, ale że będą potrafiły ze sobą rozmawiać. Ale może się zgodzą. No, w jakim zakresie? Na pewno się zgodzą, bo my tak naprawdę, to jest moje doświadczenie jako reżysera, szczególnie reżysera dokumentalisty. Ja wchodzę w bardzo różne środowiska i dla mnie w pewnym sensie tak samo interesujące jest środowisko ateistów, jak środowisko głęboko wierzących, tak? Bo ja to raczej obserwuję, nie staram się tam, nie wiem, zapisać i zaraz te wszystkie rytuały spełnię, wszystko jedno jakie, tak? Ateistyczne testy jakieś tam są. Tylko tak jakby zrozumieć, dlaczego ci ludzie tak myślą, skąd to się wzięło. I to też jest ciekawe, z tym, że to jest trochę też folklor w przypadku ateistów, część, nie obrażając nikogo, jakby szuka no, pewnej grupy, do której może się zapisać, prawda? I jak się czuje gdzieś tam wykluczona, odrzucona z pewnych powodów, tak czy innych, ekonomicznych, kulturowych, rodzinnych, to znajduje w ateizmie pewną wspólnotę, prawda? Jak? Na 2 minuty. No, bo ja wiem, czy na 2 minuty. No, na 20. W niedzielę, czyli wczoraj, byłem w kościele w Antwerpii, bo mój belgijski kolega mnie powiadomił, że obok jest kościół, do którego w zasadzie chodzą sami Polacy. To wydało mi się interesujące. No, ja tam poszedłem i nic nie rozumiałem, bo to było jednak dla ludzi mówiących po flamandzku, czyli tam czasem słowo z niemieckiego jakiegoś... Z angielskiego też. No czasem, tak, ale głównie Jezu Chrystii to rozumiałem. Natomiast to było interesujące, bo cała ta strona, powiedziałbym, rytualna gestów, święcenia, kadzidła, podnoszenie rąk i tak dalej, trochę się poczułem jak w domu, muszę powiedzieć, że było bardzo ciekawe. W ogóle ja lubię, w Polsce to akurat jest mniej ciekawe, bo tu rozumiem, co księża mówią i to zwykle jest mało interesujące. Natomiast jak jestem gdzieś za granicą i uda mi się być właśnie na mszy, gdzie jest czy to Flamandczyk, czy to jakiś przedstawiciel innej narodowości, to jest fascynujące, że istnieje taka pewna międzynarodowa wspólnota, prawda? I że te same gesty coś tam sobie znaczą. Oni oczywiście nie do końca to samo podkładają, bo tam jednak ta religia jest bardzo różna, bo ludzie sobie nie do końca dają z tego sprawę, że Polacy, ci katolicy tutejsi, to by uznali tamtych za protestantów tak naprawdę, bo oni mają... Albo w ogóle za ateistów. Albo w ogóle, że to jest jakaś herezja.
Ale wracając do ateistów, myślę, że z ateistami jest trochę podobnie, że też są pewne jakby rytuały, zresztą na przykład ceremonie pogrzebowe czy coś takiego, że szuka się, w ogóle człowiek tego potrzebuje. Czerwony dywan w Cannes też jest formą tego nie kultu, prawda? Rytuału. Znaczy trochę bym się nie zgodził z tym, że człowiek tego, tak się często mówi właśnie. Ty wykluczasz nas z gatunku ludzkiego, my tego nie potrzebujemy. Siebie bym wykluczył, gdyby to była prawda o człowieku, no to ja bym się tutaj nie... Ale rytuał poranny, picia kawy. Ale ja tego nie traktuję jako rytuału, bo to jednak ważne, jaki ma się stosunek do tego. Ale pijesz w filiżance określonego kształtu? No nie, piję przypadkowo, co jest akurat względnie czyste. No bo jesteś takim intelektualistą, abnegatem, ale są ludzie, którzy zwracają uwagę no, są tacy, tak, na tak, różne tak. takie formy i tak dalej. No, i to jest też równie istotna jest zawartość, jak i to opakowanie. No, dla filmowca w trochę innych proporcjach niż dla psychologa, ale zgoda. Ale chciałem nawiązać do tego, co powiedziałeś, wśród wielu rzeczy, do których chciałbym nawiązać, do tego, co powiedziałeś o tym, żeby się zgodzili w pewnych sprawach. Ja od razu zaczepiłem się w tej kwestii, a teraz rozwinę, bo tutaj nasi widzowie dobrze wiedzą, że jednym z moich najczęstszych gości jest profesor Obilek, który jednak jest człowiekiem wierzącym, co mi kilka razy powiedział. Nie wiadomo dokładnie w jakim sensie. Od dawna się umawiamy, że kiedyś on to naszym widzom i mnie i sam sobie może też w jakimś stopniu wyjaśni. No ale jest, nie jest ateistą na pewno. I z profesorem Obilkiem do tej pory ku mojemu strapieniu powiedzmy, no zgadzam się właściwie we wszystkim. Ja bardzo nie lubię się zgadzać. Może, przepraszam. Może oczywiście nie mówimy o istnieniu Boga lub nieistnieniu Boga, ale to może się ty też jesteś wierzący, tylko nie wiesz tego. No tak mi mówią niektórzy wojujący katolicy. No właśnie. Ja jestem bardzo dobrym chrześcijaninem, ale to absurd oczywiście. Z całą pewnością, z całą pewnością nie wierzę w Boga. Natomiast z profesorem Obilkiem zgadzamy się no, prawie we wszystkim. Ja nie mówię, że nie ma takich ateistów, z którym się... Ale on... Z nim może naprawdę zgadzam się bardziej niż prawie z kimkolwiek, prawie we wszystkim. No, w sprawie istnienia Boga się nie rozmawiamy, bo tu nie ma o czym gadać. To dla mnie w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Tym bardziej, jak widzę, że ateiści bywają, no w końcu ateista wojujący założył pierwszą partię faszystowską. Już nie mówię o komunistach, bo to jeszcze inna sprawa i zbyt zbanalizowana. I teraz widzę, no, nawet w kręgu naszym, nie twoim, ale moim zjawną, są osoby, które popierają Trumpa, czy w ogóle autorytarnych jakichś przywódców i w ogóle bardzo autorytarne. No, było nagranie, w którym razem z Janną skrytykowaliśmy kolegę, który poparł obozy koncentracyjne dla Ujgurów w Chinach, niewątpliwie ateista. I, no, i z całą pewnością różnię się od niego 1000 razy bardziej niż od Obilka, który nie jest ateistą. No i właśnie w związku z tym wracam do tego podstawowego pytania, czy w takim razie ten ateizm, no nie mówię, że jest w ogóle nieważny, bo jest prawdziwy niewątpliwie, no ale na przykład nikt nie walczy z wiarą świętego Mikołaja. Pytałem ateistów, dlaczego właściwie z tym nie walczą. No to mi odpowiedzieli po długim namyśle, bo byli zaskoczeni tym pytaniem, że to nie jest ważne politycznie, społecznie, moralnie i tak dalej, bagatelna sprawa mija. No ale ateizm okazuje się też nieważny, bo jeżeli ateista równie dobrze może być protofaszystą czy faszystą jak liberałem, no to znaczy, że sam ateizm tu o niczym nie decyduje. Ale na szczęście... Ale się rozkręci. No ja wiedziałam, że tak będzie. Ale na szczęście z wiary w świętego Mikołaja się wcześniej czy później wyrasta, zwłaszcza, że się samemu zostaje czasami tym świętym Mikołajem. Z wiary wróżki też się z reguły wyrasta, chociaż prawda, niektórzy do wróżki 50% wchodzą. 50% ateistów czeskich nie wyrosł. Tak. Natomiast wydaje mi się, że to, o czym ty mówisz i co jest tutaj takim naszym dużym problemem, to jest po prostu fanatyzm. I jeżeli rozmawiamy prawda, z człowiekiem, który jest fanatycznie nastawiony, to nieważne, czy on jest osobą wierzącą, czy niewierzącą, ateistą, czy kimkolwiek innym, no to ta rozmowa, tak jak on powiedział, nie będzie możliwa. Ja robię czasami z moimi studentami taki eksperyment myślowy. Proszę ich, żeby się podzielili na dwie grupy. Nie pytam, jakie mają przekonania, nie pytam, czy są wierzący, czy niewierzący.
No i czytamy tekst holastyczny o istnieniu Boga, dowód na istnienie Boga Anselma z Proslogionu. I proszę ich, żeby jedni zajęli, no to jest po prostu taki klasyczny dowód na istnienie Boga, prawda? Scholastycy uwielbiali udowadniać, że Bóg istnieje. I proszę, żeby jedni studenci, nie zastanawiając się i nie powołując na siebie, żeby starali się jakby wyjść poza siebie, szukali wszystkich argumentów za istnieniem Boga w oparciu o ten tekst, a inni mają popatrzeć krytycznie i mówić o nieistnieniu Boga w oparciu o ten tekst. I co jest ciekawe, ponieważ ci studenci właśnie są odblokowani, nie wiedzą, że nie mają manifestować siebie, no tam czasami, wiadomo, emocje trochę grają, to są bardzo ciekawe dyskusje, bo oni potrafią, prawda, popatrzeć krytycznie i tym okiem zaangażowanym, i tym dekonstruującym. Potrafią się pięknie ze sobą dogadać, dając... zaangażowane w tę dekonstrukcję. Nie, jesteśmy cały czas na takiej płaszczyźnie, prawda, uniwersytet naukowej, krytycznej. Nie ma tam fanatyzmu, więc możemy rozmawiać. Potem czasami, jak są jakieś potrzeby takie, żeby ktoś powiedział, a ja jednak jestem wierzący, albo ja jestem niewierzący, wymieniają te uwagi między sobą, ale pozostaje dalej, powiedziałabym, taki piękny duch rozmowy. Jest rozmowa, ale jest rozmowa, bo nie ma fanatyzmu. I teraz tylko skończę. Ja myślę, że największy problem właśnie w tym leży, że ateista, który zwłaszcza czuje się, że on musi udowodnić, prawda, komuś coś, prawda, że on na przykład nie jest nihilistą, że nie jest złym człowiekiem, że ateizm jest czymś dobrym, może stać się wojujący. I wtedy, prawda, mamy pierwszy krok do tego, żeby się stał fanatykiem. Czasami po prostu, prawda, ludzie mają już taką naturę, że bardzo łatwo im iść za jakąś ideą i potem się dla niej spalać. No więc trudno wtedy budować jakiekolwiek relacje. Na początku tej wypowiedzi zrobiłaś założenie, moim zdaniem błędne, że chodzi w tym problemie o to, że czy ktoś jest fanatyczny, czy nie fanatyczny. Nie wydaje mi, oczywiście to też, ale nie głównie. Ale znaczy, wydaje to się, nie jest że większość głównie... przykładów, o których ty mówiłaś, one gdzieś u źródła mają takie fanatyczne nastawienie. To, że ty się doskonale dogadujesz, choćby z niefanatycznym Wilkiem. Dokładnie. To pokazuje, że jak jest dialog, to możemy znaleźć wspólne wartości, wspólne znaczenia, drogę do siebie. Joanna, i myślę, teraz że chciałem odpowiedzieć na to, że niezależnie od tego, że to, co powiedziałaś o fanatyzmie, to jest prawda, znaczy w jakiejś mierze problem bierze się z fanatyzmu, on się zaostrza. Znaczy nie chcę powiedzieć, jednak, że to jest jedyne źródło, no, oczywiście. No ale to ja właśnie chciałem podkreślić, bo gdyby to chodziło tylko o fanatyków, to właściwie moje pytanie byłoby mniej ważne. Natomiast no, ja mam wrażenie po tych 30 prawie latach swoich doświadczeń z różnymi wierzącymi i niewierzącymi, że to dotyczy nie tylko fanatyzmu, ale też takiego zupełnie umiarkowanego, rozsądnego ateizmu, który nie jest obsesją, chociaż często ateiści popadają w obsesyjność. Ja nawet niedawno podczas wykładu w Kolegium Civitas powiedziałem, że tacy ateiści zawodowi, którzy co dzień zajmują się walką z Bogiem, to w ogóle nie są ateiści wbrew własnemu mniemaniu, bo ateista to jest ktoś, kto żyje bez Boga według znaczenia tego pojęcia, a oni żyją z Bogiem tylko w trudnych relacjach są bardzo. No, ateist to jest... Ale chciałem powiedzieć, że no jednak wielu ateistów po prostu ma zupełnie inny system wartości czy poglądów politycznych. Te poglądy polityczne mieszają się ze światopoglądem. No, znamy wielu ateistów, którzy nawet niekoniecznie są bardzo fanatyczni jako ateiści, a jednocześnie bywają fanatyczni jako tacy protofaszyści, powiedzmy, prawda? Więc tu mnie martwi, że ten ateizm sam w sobie, nie racjonalność, liberalne poglądy, bo one okazuje się na przykładzie Obirka, ale przecież wielu innych, zwłaszcza na Zachodzie, że ta wiara lub niewiara prawie w ogóle nie ma znaczenia dla naszych wszystkich wartości, nawet jak nie jesteśmy fanatykami. Jednym z przejawów tego na przykład jest stosunek do poczucia humoru. To niedawno miałem taki wykład o Kościele i faszyzmie. Te osoby, które dzisiaj słuchają, by się bardzo zdziwiły, bo ja tam mówiłem o bliskich związkach i to takich istotowych między Kościołem a faszyzmem i wszystko podtrzymuję. Czy Kościołem katolickim, czy w ogóle Kościołem? Katolickim przede wszystkim, ale w tym wykładzie, ale nie chodzi tylko o katolickim.
I mówiłem, że jedną z rzeczy symptomatycznych, które też łączą te dwie, powiedzmy, instytucje, jest no, nie tylko brak poczucia humoru, ale programowe zwalczanie poczucia humoru. To są znane takie wypowiedzi czołowych ideologów faszystowskich, którzy wprost wypowiadali się przeciwko poczuciu humoru, na przykład Giovanni Gentile, główny ideolog faszyzmu włoskiego, wprost mówił, że faszyzm to bardzo poważna sprawa i nie można się śmiać, chyba że się wypowiada jakąś sarkastyczną uwagę, tylko w tym wąskim zakresie. Ja obserwuję na przykład coś podobnego w kręgach ateistycznych, to niekoniecznie fanatycznych, bo jednak nie wszyscy, że jednak jakieś żarty z takich świętych, no nie świętych dosłownie, ale z takich wiar ateistycznych, czy przekonań chwilowych, polityczno-ateistycznych, są bardzo źle przyjmowane. A z drugiej strony przypomniało mi się kiedyś, często byłem pytany o to, czy przyjmujemy do Towarzystwa Humanistycznego osoby wierzące. Ja powiedziałem, że to był dla nas długo problem, bo zgłaszały się o dziwo osoby wierzące, chociaż byliśmy otwarci ateistyczni. No i po namyśle uznaliśmy, że będziemy przyjmować wierzących w Boga, bo to jest tylko błąd, a nie będziemy przyjmować tych, którzy wierzą w piekło, bo to jest nie do pogodzenia z naszym systemem wartości, znaczy uznanie wiecznego potępienia za cokolwiek. No i oczywiście to był rodzaj żartu. I to nadal, teraz się nie śmieję, bo tysiąc razy to mówiłem, to ile się można z tego samego żartu, ale podaję przykład, że jak o tym mówiłem na konferencjach w ramach takiego programu Soul for Europe w Unii Europejskiej, gdzie poza mną i organizatorem byli sami księża, to poza biskupem katolickim, który tak jak faszyści się nie śmieje programowo, reszta tego towarzystwa ryczała ze śmiechu. Jak mówiłem u nas, albo nawet w Anglii, w kręgach ateistycznych, to oni bardzo nieufnie zaczynali na mnie patrzeć, czy ja by na pewno jestem ateistą. Słowo daję, a w komentarzach do moich nagrań tutaj bardzo często pojawiają się uwagi w rodzaju Dominicza, który podaje się za ateistę, a tak naprawdę jest lobbystą Kościoła katolickiego. I to najczęściej wtedy, kiedy powiem coś żartem, tak jakby na niepoprawnie ateistycznie. I czy ten, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, no to akurat się uśmiechnęliście, no nie przypadkiem rozmawiamy w tym towarzystwie. Ale jest coś takiego właśnie znowu unieważniającego ateizm, taki mój wymarzony, co się przejawia w tym takim programowym byciu serious strasznie, nieprawdaż? No, poczucie humoru jest czymś niesłychanie istotnym i myślę, że to nie tylko chodzi tutaj o, nie wiem, wiarę i podejście takie instytucjonalne, że jak jakaś taka poważna instytucja, to się nie można śmiać, tylko brak poczucia humoru, brak dystansu, straszne ograniczenie intelektualne. I tu rodzi się problem, bo to są różne gusta. Jednych śmieszy skórka od banana, a drudzy potrzebują bardziej wyrafinowanego dowcipu, tak? Cokolwiek byśmy o tym wyrafinowaniu nie sądzili. Natomiast problem polega na tym, że humor to jest coś takiego, co zakłada, że możemy stanąć z boku, na to popatrzeć i ująć w zupełnie innym systemie wartości. I na samych siebie też. Na cokolwiek, tak? Na samych siebie też. Też możemy w lustrze zobaczyć, szczególnie takim trochę krzywym, jak jesteśmy zabawni. I to jest problem, że ale w ogóle to jest w naszym języku, że jak się mówi, słuchajcie, to jest poważna sprawa, rozmawiajmy o tym poważnie, prawda? To od razu taka waga jest, że tutaj będziemy rozwiązywali coś, co w ogóle zbawi świat, tak? No nie możemy się z tego śmiać, tak? A dlaczego? Bo jak właśnie dochodzi, że jak się trochę pośmiejemy, to jest ozdrowieńcze. I to, dla mnie to jest główny problem, że jak ja patrzę na to, co się wokół dzieje, to mnie mnóstwo tych rzeczy strasznie bawi. Nie wiem, może ja mam takie dziwaczne poczucie humoru. To chyba masz dziwaczne, bo mówisz, że cię bawi i w ogóle się nie uśmiechasz. Znaczy wewnętrznie się pewnie zacząłeś. Bo ja patrzę na pewne... Jesteśmy w telewizji. Ja wiem, ale ja w tej chwili przyjmuję taką postawę, że biorę udział w pewnych ceremoniach takich czy innych, rządowych, nierządowych, tak? I gdybym tam się ciągle śmiał, to by mnie nie za jakiegoś dziwaka, jeśli nie gorzej, więc a to jest strasznie śmieszne, co tam się dzieje, prawda? To mam na myśli. Dlatego się teraz nie uśmiecham, bo wewnętrznie oczywiście, że tak. Ale ja myślę, że w ogóle możemy sobie teraz bardzo tutaj
elegancko dyskutować o niuansach ateizmu i o defektach umysłowości ateistycznej, szczególnie tych takich prostych ateistów, którzy padają w fanatyzm, to jest jasne. Natomiast problem, który jest w Polsce, a ja jestem takim człowiekiem chodzącym po ziemi, no bo ja się zajmuję obserwowaniem i jakoś zapisywaniem tego, jest zupełnie inny, że takie społeczny odbiór ateisty to jest człowiek walczący z Kościołem. To w ogóle nie ma nic wspólnego z żadnym Bogiem. Chodzi po prostu o to, że to jest taki epitet, a ty jesteś ateista, w ogóle się nie wypowiadaj, tak? Bo ty nie szanujesz Kościoła. Znaczy, ja się nie zetknąłem z tym, ale wiem, ale tak jest, ale tak jest. No to tobie tego nikt pewnie nie powie, bo ty już i tak jesteś przesunięty, wiesz, do tego marginesu, z którym się nie rozmawia, tak? Ja jeszcze jestem gdzieś tam na takiej granicy, że mnie takie coś mi powiedzą, tak? No bo ja tak przychodzę i tak naiwnie pytam, a jak to właściwie jest, bo ja nie wiem, tak? To wtedy mi się tłumaczy. I to jest problem, który tutaj jest, że my mamy jakby... Ateizm jest w Polsce odbierany właśnie jako jakiś taki defekt psychiczny i jakaś forma takiej degeneracji umysłowej. Tak mi się wydaje, że to jest no, gdzieś tam porównywalne z różnymi dewiacjami, prawda? Jak chcemy kogoś w jakiś sposób wykluczyć, tak? Nie chcę używać tu różnych określeń pejoratywnych dotyczących, nie wiem, orientacji seksualnej czy czegoś takiego, bo zaraz skoczy na mnie mnóstwo różnych krytyków, którzy powiedzą, że ja jestem jakiś nie taki, tak? Więc, ale w każdym razie o to chodzi, że ateista należy do tej kategorii takich osób podejrzanych, tak? Że coś jest ale nie tak. Ale czy to się w ostatnich latach... Chcesz powiedzieć. Tylko bym do tego jeszcze nawiązała śmiechu, bo wydaje mi się, że to jest ważny moment. To pięknie też Umberto Eco pokazał, prawda? No, nie różni. Tak. Ale proszę zwrócić uwagę, że jak zaczynam się z czegoś śmiać, wprowadzam właśnie taki moment czy ironii, czy właśnie tej wesołości, to automatycznie gdzieś prójemy też tego ducha powagi. Więc wtedy można zacząć myśleć krytycznie. Ironia może być takim też, prawda, otwartymi drzwiami do krytycznego myślenia. No jeśli nie jest zbyt taka zimna, prawda, to tak, jakaś taka miękka ironia. Poza tym uśmiech, wspólnota śmiechu może też powodować, że przełamujemy bariery spoza tego, co nas łączy w tej chwili, kiedy razem się z czegoś śmiejemy. Ja nawiązując zresztą do tego, co Konrad przed chwilą mówiłeś, moim zdaniem trochę niesłusznie, o tym, że ateista jest tak źle postrzegany. Oj, słusznie. Ale to no, chcę rozwinąć. Ty ateisto, tak? No, nigdy czegoś takiego nie słyszałem. To nie jest pozytywne, to jest raczej takie obrażenie. Nie no, tak jak to powiedziałeś, to, a tylko, że ja nigdy czegoś takiego nie słyszałem. Ale chciałem powiedzieć, że niezależnie jako od tego... Jako ateista nie masz prawa wypowiadać się na temat Kościoła. No. Typowe zdanie. Chyba co wiesz o moralności ateisty? No dobrze, słuchajcie. Być może do niedawna tak było. Może nadal tak jest, no ale ja mam co do tego wątpliwości. Zwłaszcza po ostatnich wykładach Kolegium Civitas w ostatnich miesiącach. Tam są prawie sami ateiści. Nie, właśnie, że większość to były... To ja mówię o studiach dla dorosłych, w których miałem 4 wykłady o ateizmie. Moim zdaniem ciekawe jest odnotowanie drugi raz w tej telewizji. To jest Pałacu Kultury, który jest ateistyczny. Kolegium Civitas zaprasza ateistę, żeby mówił o ateizmie, ale głównie chodzi mi o coś innego. Że w sumie to było 200 studentów, z których, którzy po pierwsze nie wychodzili, ani nic nie wykrzykiwali. Ja nawet w którymś momencie zapytałem, czy nie ma wśród Państwa osób, które czują się oburzone, zgorszone i tak dalej. No to na to śmiech. Właściwie jeden pan wyszedł, ale nie wiem z jakiego powodu. A potem do mnie bardzo dużo ludzi po tych wykładach, w sumie 4, podchodziło, żeby rozmawiać. A ty byłeś i właściwie tak jak teraz. Normalnie. To jest jedyne ubranie, jakie mam. To ja trochę przesadzam, ale nie bardzo. Tak byłem ubrany. Nie w jakieś zakonne szaty albo w te takie gronostaje. Nie. Tak mówiłem ci już wcześniej, że tą fazę mam za sobą już dość dawno. Chodzi mi o to, że nikt tam nie zachowywał się tak, jak wy sugerujecie, że to jest jakiś tam standard. Ci ludzie wszyscy byli zaciekawieni ateizmem. Śmiali się czasem, jak ja mówiłem, jakieś żarciki, a to o ateizmach, ateizmie, czyli ateistach, a to o wierzących. Ewidentnie wydaje mi się, że w dużej mierze to, o czym przed chwilą mówiliście, ta nieufność czy niechęć wobec ateistów, że to jest zjawisko, które przynajmniej w Warszawie, ale nie tylko w Warszawie, w Błoniu, maleńkie miasteczko, kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy, do niedawna bardzo klerykalne. Jeść na Podkarpacie.
No nie, nie mówię, że nigdzie. Tam jest taka miejscowość ostatnio bardzo znana i tam spróbuj tam, tam ludzie. Żyda, tak, tak. Spróbuj powiedzieć, staj na rynku i powiedz, że jesteś ateistą. Ale... Ja nie wiem. A my będziemy w tym momencie z karetką pogotowia czekać. Ja staram się mówić średnio o Polsce i pewnie bardziej o miastach, bo jeżeli zachodzą jakieś przemiany w Polsce czy w ogóle na świecie, to raczej w miastach niż w głębokim jakimś interiorze, prawda? Więc nie mówię, mieszkańcy by się uczyszyli. Nie mówię, że to wszędzie się dzieje, ale w Warszawie naprawdę nikt nie odniósł się do mnie w ten sposób, a to ja nie mówię, że to jest nawet reprezentacja przeciętnej warszawskiej, to jest troszkę powyżej, ale nie dużo, bo to nie są jakieś studia doktoranckie czy coś. To jest na 12 piętrze Pałacu Kultury. Na 12 piętrze Pałacu Kultury, tak. I to, wydaje mi się, że już tego nie ma, natomiast ze strony tych ludzi było bardzo dużo zaciekawienia. Na przykład tym, że egzotyką, że ty przyszedłeś. Dylematy. Nie, nie, no to jak ja mówię, że mamy dylematy różnego rodzaju, jak ten dzisiejszy choćby, czy ateizm jest ważny, to ich to interesuje, a nie reagują jakoś gniewnie. Czy to jednak nie pokazuje, że ta bariera, o której przed chwilą mówiliście, już w tej chwili nie chodzi o moje główne pytanie wyjściowe, tylko czy ta bariera nie znika między wierzącymi miejskimi a ateistami. Czy już nie doszliśmy do tego, że da się z nimi naprawdę normalnie rozmawiać, nie tylko z profesorem Obilkiem? No tak, ale Warszawa, a w szczególności studenci Kolegium Civitas, to naprawdę jest zupełnie inna społeczność. To nie umniejszając zresztą ważności, że tak powiem, tego, co mówisz, to ja myślę, że gdzieś tam daleko na południu Polski ludzie myślą zupełnie inaczej i też mają jakąś swoją rację, to znaczy ja myślę, że to warto też zastanowić się, dlaczego tak myślą. Nie śmiać się z tego, że oni mieszkają w tym interiorze, że tam ze zwierzętami i tak dalej, no bo oczywiście ja nas... Takie... No ale interior się tak kojarzy, no sugerujesz, no już nie udawaj, że nie. No. Ja bym do tego dodała, że jak mówimy to w ten sposób, to trzeba pamiętać, oczywiście tak, następują zmiany. Niewątpliwie w jakimś sensie laicyzuje się nawet Polska. Natomiast wydaje mi się, że trzeba właśnie nie tylko myśleć o tym, o jakiej przestrzeni mówimy, prawda? O jakim mieście, jakiej przestrzeni takiej geograficzno-kulturowej, ale też na przykład o pokoleniu. Bo tutaj mamy też różnice co do pokolenia. W Polsce niewątpliwie takim no, dużym wpływem w pewnym momencie miało to tak zwane pokolenie Jana Pawła II. I ono w jakimś sensie, no choćby popatrzmy na współczesne 40-50-latków, działało tak proreligijnie, prokościelnie, prawda, ten taki kult Jana Pawła II, a on w Polsce długo funkcjonował. Teraz popatrzmy, co się dzieje obecnie, choćby jaka jest reakcja, jak wyszły te wszystkie choćby afery związane z pedofilią. To jest taki też moim zdaniem moment graniczny, gdzie możemy obserwować, jak się rozwijają te zmiany, bo już prawda, pojawili się ludzie, którzy patrzą bardzo krytycznie, nawet będąc wierzącymi, prawda? To na przykład no patrzą właśnie, bardzo no krytycznie właśnie na Kościół, ale też spotkałam się na przykład z takimi opiniami, że są miejscowości, gdzie ludzie na przykład więcej dają podczas mszy na tace, bo chcą wspierać właśnie kler, który jest atakowany i prześladowany. Więc te zmiany są niejednoznaczne. Patrząc globalnie, to też prawda, ta świeckość i laickość w niektórych przestrzeniach jest w jakimś sensie dyskutowana i czasami w odwrocie. Mamy przecież te przestrzenie, na przykład w Stanach Zjednoczonych Ku Klux Klan są takie prawda, tereny, choćby w pasie biblijnym, ma się bardzo dobrze i te takie fanatyczne, zwłaszcza religijne ugrupowania funkcjonują. Czasami nawet mają pewien wpływ polityczny. Więc ja myślę, że patrząc właśnie od strony ateizmu, znowuż jest bardzo dużo do zrobienia, bo to jest ten moment, w którym można pokazać ludziom pewne idee, zadać pewne pytania, choćby dotyczące instytucji Kościoła, prawda, czy tego, czym jest wiara, co tak naprawdę wierzycie, prawda? Kim jest ten Bóg, o którym opowiadacie. No, choćby ostatnie wydarzenia, ale właśnie, czy warto jest o tym Bogu z nimi rozmawiać? Czy ty jednak nie te inne rzeczy, na przykład neonaziści w Niemczech dzisiejsi, to są w większości albo ateiści, albo poganie,
tak zwani poganie, bo oni no, nawiązują do tej tradycji nazistów pierwszych, przynajmniej pewnego nurtu w nazizmie, tego pogańskiego. W Skandynawii jest też podobnie, to są na ogół ateiści czy coś, czy poganie właśnie, przy czym to pogaństwo traktują zabawowo, tam parę razy w roku tańczą dookoła ognia czy coś w tym rodzaju. I no, ja z nimi jako ateista nie chcę mieć nic wspólnego zupełnie. Natomiast z różnymi wierzącymi liberałami jak najbardziej ja się coraz częściej, mimo tego, że się ze mną jednak nie zgadzacie bardzo, zastanawiam się na serio, czy ja bym nie wolał być w jakimś stowarzyszeniu. No to nasze, czy moje humanistyczne nie jest takie czysto ateistyczne, bo już mówiłem o tym, że tam można wierzyć w jedno, a nie w drugie, ale czy w ogóle te podziały społeczne na ateistów i wierzących są adekwatne do tego, co jest ważne społecznie. Czy nie lepiej by było dzielić się na wierzących czy niewierzących, ale zwolenników wolności słowa i wolności myśli, albo przeciwników wolności słowa i wolności myśli, autorytarnych i nieautorytarnych. A my między innymi mówiliśmy dzisiaj z Janą dużo o konfliktach w tym światku tak zwanym racjonalistycznym, ateistycznym i tak dalej. Część to są dobre konflikty, po prostu się różnimy, ale w dużej mierze są niedobre, bo być może łączymy się nie ze względu na to, co naprawdę jest ważne. Gdybyśmy się łączyli w organizacje czy w jakieś luźniejsze struktury społeczne ze względu na to, co jest najważniejsze, na przykład wolność i racjonalność, ale niekoniecznie racjonalność rozumiana jako przede wszystkim ateizm, któremu mogą towarzyszyć różne wiary, tak samo irracjonalne, żeby to wszystko się układało i toczyło i rozwijało lepiej. Ale ja nie wiem, bo tak słuchając Ciebie, ja nie wiem, czy nie trzeba wrócić do takiej teorii Martina Sockefelda, taki antropolog, który zwrócił uwagę na to, że my mamy te tożsamości we współczesnym świecie negocjacyjne. Czyli jednostkowo my potrafimy wchodzić w różne relacje i potrafimy, prawda, i zrozumieć kogoś o całkowicie przeciwstawnym czy poglądach, czy właśnie ateista może zrozumieć osobę religijną i na odwrót. Natomiast jak rzeczywiście wchodzimy już w takie instytucjonalne układy, czy to będą stowarzyszenia, czy to będą uniwersytety, czy to będą jakiekolwiek inne instytucje kulturowe, to wtedy może nam grozić takie, prawda, taka zapadka, że my się usztywnimy, bo zaczynamy, prawda, reprezentować pewne idee czy pewne wartości. No i tu może być ten konflikt czy jakieś takie zderzenie. Czy mogłabyś odpowiedzieć na to, co ja powiedziałem? Bo moim zdaniem luźno bardzo, o ile w ogóle nawiązałaś do tego, co powiedziałem. To może ja. Znaczy, ja się z Tobą absolutnie zgadzam. Znaczy, z mojej takiej praktyki życiowej, zawodowo-prywatnej, no to wśród moich przyjaciół, czy po prostu znajomych, powiedzmy, tak, no bo nie z wszystkimi tak się jakoś blisko trzymam, to mam zarówno osoby, które są, nie wiem, no takie jak Ty, powiedzmy, tak, chociaż moim zdaniem Ty jesteś wierzący, więc to jest w ogóle, Ty jesteś oddzielnym przykładem. Dzisiaj pierwszy raz w Racjonaliście TV zakończymy bójką. Ty jesteś, co więcej, głęboko wierzący, ale na szczęście nie fanatyczny, może tak. Ale też po drugiej stronie właśnie wśród księży czy wśród ludzi związanych jakby z Kościołem też mam dobrych znajomych, z którymi mogę mieć, że tak powiem, jakby wspólny język. Czy też ludzi, którzy się politycznie ode mnie różnią, prawda? Mają kompletnie inny pogląd, ale gdzieś na jakimś poziomie możemy się porozumiewać. A są ludzie tacy betonowi, tak to nazwijmy, gdzie w ogóle nie ma możliwości porozumienia, czy też charakterologicznie trudni, powiedzmy sobie, że ja na przykład mniej więcej się zgadzam ideologicznie, ale to jest potwór, ja nie chcę w ogóle z nimi nic do czynienia. Więc ja tak to trochę postrzegam. Ale jednak jest duża siła tych instytucjonalnych właśnie konstrukcji. To rozumiem, że to Pani chciała powiedzieć, tak? Że jak już się gdzieś zapiszemy, to w zasadzie trudno jest, nie wypisując się, powiedzieć inaczej niż tam należy, tak? Bo jest taki jakiś... No ale ludzie mówią różne rzeczy i bardzo szybko dochodzi do konfliktów i to te konflikty są nierozwiązywane na ogół. Naprawdę te różne organizacje ateistyczne wciąż się dzielą i kłócą. Nie mówię, że tylko oczywiście. Ale ja nie akurat... tylko, bo tutaj też mamy... Różne inne organizacje też. Ale chyba wszędzie, bo możemy... No to może inni ludzie, ze względu tworzący organizacje, które mają zupełnie inne cele i w ogóle innych idei, też się tworzą nie wokół tych idei, które tak naprawdę są ważne w ich
sytuacji, w ich świecie i w ich życiu. Mi się wydaje, że jest, no, poza tym te konflikty mają czasem różny charakter, jak na przykład organizacje charytatywne czy inne walczą o te same pieniądze, no to to jest trochę nieuchronny konflikt, prawda? Trudno go ominąć przez to, żebyśmy z innego klucza się łączyli w jakichś organizacjach, no bo chcemy świadczyć czy prowadzić działalność charytatywną. Natomiast w tych naszych organizacjach, no o tym mówiliśmy, Joanna, przez prawie 2 godziny, ja nie mówię, że wszystko zawsze jest źle. Ja akurat jestem, przynajmniej do dzisiejszego nagrania, w poprawnych stosunkach, no prawie ze wszystkimi, o dziwo. Ale jednak naprawdę tak myślę, że ten podział, który dla nas jest głównym problemem w naszych organizacjach, powiedzmy, czyli na osoby, no, liberalne, powiedzmy, otwarte na różność, inność i tak dalej, i osoby przestraszono, agresywno, zamknięte. No to jest bardziej fundamentalny, moim zdaniem, podział niż wiara lub niewiara, nie wiadomo w co, prawda? No bo nikt nie wie, czym ten Bóg, w którego ja rzekomo wierzę, ma być. Nie, nie, ale ja rozumiem twoją wiarę troszkę inaczej, bo pojęcie Boga jest takim pojęciem nie do końca ostrym, bym powiedział. No. Ty też masz Boga, tylko ty go nie nazywasz Bogiem. Ty masz pewnego rodzaju taką hipostazę. Wiarę w rozum i takie różne inne rzeczy, co w istocie jest taką wiarą w opatrzność i tak dalej, i tak dalej. No to jakby... Wiarę w rozum, to musisz parę moich wykładów o psychologii ewolucyjnej. No tak, są pewne niuanse. Okay. To nie, już może zostawmy ten wątek, bo nie chciałbym o sobie mówić. Nie wiem, Joanna, czy na tą ostatnią moją wypowiedź coś chcesz? Wiesz, ja bym tylko tyle dodała, że to tutaj jest ten problem, że z jednej strony instytucja nam nadaje, prawda, jakieś ramy działania, ale też my możemy je różnie, te instytucje, interpretować, różnie rozumieć. No tutaj jest ten czynnik jeszcze taki bardzo indywidualny, stąd mogą być jakieś wewnętrzne tarcia, bo na przykład inaczej rozumiemy pewne wartości, o których rozmawiamy, prawda? Czym innym może się okazać dla mnie jest dobro, czym innym dla drugiej osoby, chociaż działamy w ramach jakiejś jednej instytucji. To jest chyba wszędzie i to jest chyba nieuniknione. Natomiast no, wydaje mi się, że, i to bym podkreśliła, że w momencie, kiedy mamy tą relację egzystencja wobec egzystencji, twarzą w twarz, to nam naprawdę łatwiej się dogadać, bo to jest sytuacja dialogiczna. Natomiast jak pojawia się trzeci, jak pojawia się kontekst instytucjonalny, to wtedy trudniej nam się dogadać, bo czasami wchodzimy już w pewne role kulturowe, czy wchodzimy właśnie w te pewne role instytucjonalne. Czasami przybieramy pewne postawy, prawda? I one mogą też być radykalizowane. Ja myślę, że ty to, o czym mówiłeś przez cały czas, to jest też pewna sytuacja taka idealna. Jakby było dobrze, gdyby nam się udało, no, prawda, te relacje dialogiczne zachować. Czy nie byłoby lepiej? No, oczywiście, trochę tak, lepiej. Prawda? Oczywiście, że tak. Byśmy wtedy całą masę konfliktów mogli rozwiązać, po prostu siedząc i rozmawiając ze sobą. Też się zastanawiam, czy w jakiejś mierze to nie jest, że tak powiem, postkomunistyczne w nas, że jednak te podziały na ateistów i nieateistów w Polsce wciąż gdzieś w tle mają ten podział na komunistów i antykomunistów. Nie, nie, nie. Słuchaj, ja też kiedyś naiwnie trochę wierzyłem w to, że ten sowiecki system zepsuł Polskę, tak? Że kiedyś było fantastycznie. Poczytaj sobie Gombrowicza. Przeczytaj, nie, może nie Ferdynurkę akurat, chociaż może trochę też, ale Transatlantyk. No trudno, to on nie... Akurat czytam. No właśnie, no, Transatlantyk jest opisem polskiego piekła. Nie, tak? No, tak, tak. I w zasadzie zachowania, które tam są opisane, są zachowaniami, no, typowo, że tak powiem, polskimi, które wiązaliśmy z tym systemem przyniesionym z Moskwy. A jak opisywał... Ale wtedy jednak nie było tyle uprzedzeń do ateistów, na przykład. Ale to nie ruch wolno myślić, ale no, tą uwagę chcesz tylko w tę stronę iść. Bo bardzo wielu wybitnych osób z kręgów akademickich, ale przemysłowych, wszelkich, które się deklarowały, wtedy raczej rzadko używano określenia ateizm, mówiło się o wolnomyślicielstwie. I to nie było tej obawy, że jak ja się zapiszę do Towarzystwa Wolnomyślicielskiego, to będę jakoś społecznie skompromitowany, czy naznaczony. I w jakiejś mierze myślę, że jednak to ma związek z tym, o czym powiedziałem, chociaż ogólnie się z tobą zgadzam, że większość problemów, jakie mamy w Polsce, to jest ta polskość plemienna, czy... Tak, znaczy ona jest chyba wschodnia. Znaczy ja bym nie przypisywał Polakom jakichś szczególnie złych cech, tylko to jest takie
właśnie gdzieś tam związane z tą kulturą ze wschodu, gdzie jest ten wielki wódz, gdzie trzeba się go słuchać, padać przed nim na twarz. Jesteśmy tymi niewolnikami i tak dalej, i tak dalej. To jest ta kultura wschodnia. A poza tym w tej chwili ja się spotkałam z takimi analizami o właśnie powrocie pewnych plemienności i na poziomie politycznym, muszę zobaczyć, jak nie tylko w Polsce politycy takimi na przykład ideami etnocentrycznymi grają, prawda? Jak różnego rodzaju nacjonalizmy ożywają w różnych częściach świata. Więc to jest też taki trochę szerszy problem tej takiej plemienności, wtórnej plemienności, która wraca. I to może wiązać się też z tym, że ludzie w pewnym momencie stali się zmęczeni, bo te choćby tak zwana dojrzała globalizacja lat 80., 90., ona jest niesamowicie z jednej strony dająca dużo możliwości, bo mogę być wszędzie, mogę współpracować z każdym, ale jest też męcząca. No bo właśnie muszę cały czas negocjować, muszę cały czas wchodzić w relacje. A plemienność daje takie proste odpowiedzi, prawda? Nacjonalizm daje proste reguły funkcjonowania. Mamy wtedy znowu ten jeden wzorzec, jeden kościół, jednego Boga i lecimy według matrycy. Więc stąd te plemienności, nie, niestety, też... patrząc na świat, prawda, na to, tak, co się dzieje, funkcjonują w wielu regionach świata teraz. Słuchajcie, zastanawiam się, z tym się akurat zgadzam, nawet nie przypadkiem nie użyłem słowa plemienność. Bo to jest perspektywa, na którą ja patrzę, na nie tylko na polskie właśnie społeczeństwo czy kulturę od dawna. Chciałem zapytać Was już prawie na zakończenie, bo zastanawiam się, czy zadać jeszcze dwa pytania, jeśli to, co mówię, to w ogóle są pytania, czy jedno raczej. To są Twoje tezy, szukasz potwierdzenia, jak rozumiem. Albo nie potwierdzenia, bo jednak słucham i rozmawiam. Tak samo jak i ze mną. Zadawaj pytanie, zobaczymy, czy widzowie to wytrzymają. Może najpierw zadam takie, że jak powiem, poważne bardziej pytanie, które może się okazać ostatnim. Czy Waszym zdaniem rozmowa na temat ewentualnych, hipotetycznych słabości, jeśli nie ateizmu jako idei, to ateizmu takiego empirycznego, społecznego, jaki jest, jak ta rozmowa? No ja tutaj jakby kwestionuję ważność, czy też wartość, być może w jakimś stopniu, mimo pełnej prawdziwości. Czy to jest, czy warto jest o czymś takim rozmawiać, czy to działa na korzyść raczej ateizmu, czy to podważa siłę ateizmu? Bo ja bywam, kiedy w ogóle cokolwiek problematyzuję z tej dziedziny, bywam oskarżany o to, że to jakoś osłabia ten ruch, a mnie się wydaje, że bardziej go osłabia niepodejmowanie i nierozmawianie w sposób normalny, też trudnych, słusznych czy niesłusznych problemów z tym związanych i ciekaw jestem, co na to powiecie. No nie bez przyczyny Dawkins namawiał w pewnym momencie ateistów do zrobienia tak zwanego coming outu i on to w ten sposób tłumaczył. Pokażcie, prawda, że jesteście ateistami, pokażcie, że jesteście normalnymi ludźmi, pokażcie, prawda, kim jesteście, bo no, cały czas niestety zmagamy się z pewnymi, ja wiem, że masz tą wizję taką pozytywną, że ateizm nie jest w tej chwili piętnowany, ale jednak powiedziałabym tak, są rejony, prawda, kulturowe, gdzie jest napiętnowany. Poza tym często też ludzie ten ateizm postrzegają przez pryzmat pewnych stereotypów. No więc każda rozmowa, gdzie możemy w jakiś sposób pokazać, czym jest ateizm, pokazać jego możliwości, jest istotna i ta myśl Dawkinsa, to jego nawoływanie, prawda, do tego, żeby się ujawnić, ona właśnie prowadziła też do tego, żeby uświadomić społeczeństwu pluralizm, prawda, jak jest dominujący nurt, czy dominujące przekonanie, na przykład, że ludzie potrzebują wierzyć. Ja się nawet spotkałam z takim paradoksalnym dla mnie i nielogicznym zupełnie stwierdzeniem, że jedni wierzą, że wierzą i inni wierzą, że nie wierzą, prawda? Czyli to jest takie założenie, że się zawsze w coś wierzy, prawda? Więc rozmowa ateizmie może pokazać, że niekoniecznie w tych kategoriach możemy postępować, prawda? Że są alternatywne sposoby myślenia i podejścia do siebie czy do świata. No i to już jest wartość dodana. Nawet jak się akcentuje w którejś rozmowie jakieś słabe strony, czy ciemne. No tym bardziej myślenie krytyczne jest istotne. Tak, zdecydowanie jestem zwolennikiem tego, żeby o tym dyskutować, bo tutaj chyba nie ma takich niebezpieczeństw, że cała doktryna, bo nie ma doktryny, się załamie, bo w przypadku, bo ja wiem, komunizmu, czy w przypadku takiej ortodoksji religijnej, to wyjęcie jakiegoś
kawałka, historia pokazała, powoduje, że to efekt domina się pojawia i się w ogóle wszystko przewraca. A przynajmniej można się tego bać. Sensu. Można się tego bać, a historia pokazała, że tak się właśnie stało, prawda? I to też z takimi teoriami, nie wiem, ekonomicznymi, no różnymi takimi zbudowanymi w sposób taki, że to albo wszystko, albo nic. Natomiast tutaj wydaje mi się, że w ogóle całym sensem tego jest jakby nieustanne krytykowanie, nieustanne jakby sprawdzanie, weryfikacja, że to jest w ogóle podstawa, że byłoby niejako zaprzeczeniem tej idei. Ja tego nie widzę jako wiarę, tylko widzę, znaczy nie, też są tacy, co wierzą, tak? Ja okay. Na przykład. Na przykład tak. Ale ty jesteś na szczęście taki, wiesz, umiarkowanie, znaczy głęboko wierzący, ale ze skłonnością do tolerancji, tak bym powiedział, że patrzysz z takim pobłażaniem na ludzi, którzy nie wierzą tak jak ty, ale nie chcesz ich palić na stosie, co jest bardzo cenne. Natomiast, więc te, ale odstawmy na bok tych takich fanatyków i tak dalej. Ci tacy bardziej normalni to sobie zadają pytania i wiadomo, że jest takie przysłowie jak trwoga to do Boga. I to jest to normalne ludzkie, tak? Jak jesteśmy w ogóle w kompletnym dołku, no to wtedy szukamy rozpaczliwie jakiegoś, nie wiem, a to alkoholu, a to czegoś innego, a to wiary, prawda? No, słucham? Ja raczej alkoholu. No na przykład, no ty wierzysz, że C2H5OH jest tym absolutnym... Mam to empirycznie zweryfikowane. No widzisz, no to w jakimś sensie, wiesz, spiritus flat ubi wund, tak? I tu należy to szanować, bo to mądra maksyma. Także ja bym tak na to patrzył, że nie bójmy się dyskusji, bo tam, gdzie nie ma dyskusji, to widać, że coś jest nie tak po prostu. Zwłaszcza jeśli ateizm cenimy ze względu na hipotetycznie obecną w nim racjonalność, prawda? No tak, tylko że ja na to patrzę naprawdę z pewnym takim poczuciem, że to jest element większej całości, że jak się w ogóle tutaj na tych naszych terenach trochę zmieni, to będzie tak jak w różnych innych krajach, typu Czechy czy Belgia czy gdzieś. I 50% Polaków będzie płacić za usługi wróżek. Możliwe, że tak będzie, ale jak tam będą chcieli robić, no to co najwyżej można w szkole ich edukować, żeby mieli świadomość wyboru, tak? Że oni to wybierają świadomie. Że nie jest tak, że od małego są kształceni, że nie wiem, że złożenie rąk tak to jest lepsze niż złożenie rąk tak. Tak? To jest trochę bez sensu. No? Natomiast jeśli będą chcieli chodzić do wróżki, no to dlaczego nie? No to ostatecznie... No, to może osobną rozmowę na ten temat zrobimy, bo jednak ja kiedyś tego nie doceniałem zagrożenia, nawet pisałem felietony dość śmieszne. Trzeba kształcić mądre wróżki i wtedy będzie wszystko ok. Mądre i urocze. Ale na pewno, uroczy, tak? Tak, na pewno jeżeli chodzi o ten problem wróżek czy innych, prawda, dziwnych praktyk magicznych, nie mamy takiego systemowego zatrucia, jak wprowadzenie choćby religii do szkół, prawda? Więc rzeczywiście... Nie, dlatego broniłem kiedyś wróżek, ale z drugiej strony, jak mi się zdarza w nocy, bo ja pracuję w nocy, ale też oglądam różne telewizje i od iluś lat różne kanały erotyczne zostały zastąpione przez kanały wróżkowe. Teraz wszędzie same wróżki wróżą. No i patrz, jak spadł przyrost naturalny. No właśnie. To zamiast jest 500, zagrożenie. Zamiast 500+, porno w telewizji załatwia sprawę. Ale chciałem powiedzieć, że jednak ludzie dzwonią do tych wróżek. Nie wiem, czy to prawdziwe osoby, czy podstawione, żeby było, że w ogóle jest ruch w tym interesie. I zadaję pytania takie, no w połowie bardzo ważne życiowe pytania. Czy kogoś rzucić, czy nie rzucić, czy się leczyć, czy nie leczyć. I to, kto wie, naprawdę to byłby temat co najmniej na osobną jedną rozmowę. Czy to nie jest równie groźne jak skutki nadobecności i takiej politycznej Kościoła katolickiego, tylko w innych obszarach częściowo. No ale to na inną rozmowę, proszę bardzo jeszcze. Może trzeba by licencjonować, że tak powiem, bycie wróżką. Wiem, że na przykład misjonarze katolicy często z szamanami się dogadywali i tą metodą, że tak powiem, zdobywali, czy to w Afryce, czy w Ameryce Południowej, zaufanie tamtejszych ludzi. W związku z czym, gdyby wykształcone wróżki w sposób taki, no troszkę ukryty, psychologicznie skuteczny, podawały ludziom pewne informacje, że oni by wierzyli, a nie byłyby szkodliwe, to może byłoby całkiem do rzeczy, prawda? Trochę podobnie w tym felietonie wspomniałem, napisałem, żeby ich nie dopuszczać do
decyzji w sprawach ochrony zdrowia, związanych z ochroną zdrowia, żeby ludzie, żeby nie miały prawa radzić komuś, że ma się nie leczyć na przykład, i żeby miały zakaz występowania w sądach jako eksperci, bo niestety w polskich sądach zdarza się powoływać wróżki jako ekspertów w jakichś sprawach, ale też policja korzysta z usług różnych jasnowidzów, ale to już naprawdę temat na inną rozmowę. Zrezygnuję z tego drugiego pytania, bo wydaje mi się, że tak wspaniale Państwo odpowiedzieliście na moje pytanie o to, czy warto rozmawiać o problematycznych stronach ateizmu, przynajmniej hipotetycznie problematycznych, że proponuję, żebyśmy na tym skończyli. Czyli jest zgoda? Amen. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.